No i jest, jest popołudnie, jak widać, espresso, no i trasa. Idziemy, słuchajcie, w stronę areny walki byków. W Walencji oczywiście. Tyle. Nie ma to jak wciągnąć się w jakąś boczną ulicę. Zobaczcie, to jest centrum Walencji, a po środku chodzi kura. Kura, może ona znosi złote jajka, nie wiem, wierzcie mi, że to jest kura, prawdziwa kura. W ogóle klimat jakiś nieziemski, zobaczcie, jakieś stare zdjęcia z dawnego jakiegoś mięsnego. I no i klimacik, powiem wam, no, szary, bury i ponury, bym powiedział. I na koniec jeszcze piękny mural. Z nalepkami jakimiś i tak dalej, z plakatami, ale robi wrażenie. No i ta kura. A my idziemy tędy, słuchajcie, no. Do zobaczenia. Ciekawostką jest też ta postać, która pojawia się bardzo często i gęsto, nie tylko na muralach, ale w różnych miejscach w Walencji. A maluje to nikt inny jak jakiś artysta z Walencji, który nazywa się David del Limon, czy Lemon, jakoś tak. No i on przekazuje swój artystyczny talent na ulicę Walencji. Poważnie wam mówię, tego jest pełno. Jego prace są dosyć drogie. Jak na takiego gościa, który maluje po ścianach po prostu. A można kupić co nieco. Na przykład jakieś obrazki, albo jakieś nawet dywaniki. Tyle z ciekawostek. Tam przed nami ta słynna brama, którą wczoraj mogliście zobaczyć w nocy. A tu jest jeden z wielu mostów, który przechodzi na drugą stronę, na tą starszą stronę chyba miasta. Patrzcie, tam następny jest. No i ten taki chyba jakby, moim zdaniem, słynny ich park, który się bardzo, bardzo długo ciągnie. Jego końca nie widać w tamtą stronę aż. No i tu bardzo dużo ludzi biega, bardzo dużo ludzi wypoczywa. A my w tym parku zaczynaliśmy generalnie naszą przygodę w samej Walencji, bo gdzieś przy tym parku jest linia metra, z której wyszliśmy i trafiliśmy centralnie właśnie do takiego parku. No jest, są tu papugi, oczywiście nawet je chyba słychać. No i tyle z tego parku, a my idziemy cały czas w tamtą stronę. Postaram się iść innymi drogami niż wczoraj, chociaż teraz w dzień to będzie trochę wszystko inaczej i tak wyglądało, póki nie jest oświetlone. No i być może uda nam się wejść na górę tych dwóch wież. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No jeżeli coś będzie ciekawego, no tak jak powiedziałem wcześniej, pokażę wam, bądź też odpalimy timelapsa. Gloria, gloria, gloria.
No i tym marszowym krokiem zmierzamy w stronę areny walki byków. I zapytacie się, co tu się odjebało? Co tu się odjebało? Słuchajcie, to była próba generalna przed jutrzejszym dniem Walencji. Dzień Walencji obchodzony jest tylko raz do roku. No i kurde, ja nie wiem, czy ja mam takie szczęście, że akurat zamówiliśmy ten wyjazd do Walencji, do Hiszpanii właśnie w dzień. Znaczy w dzień, nie, no ten dzień jest w trakcie naszego pobytu w Walencji. Jutro ogólnie jest dzień, słuchajcie, wolny. Dzień wolny, jeszcze oni idą tamtędy. Dzień wolny właśnie. Na rzecz właśnie dnia Walencji, tak bym powiedział. Więc niezły, niezły kosmos, powiem wam. Jestem w szoku. No i weź tu coś, kurde, chłopie, zaplanuj. Jak za każdym razem wypada coś zupełnie innego i nigdy nie jesteś w stanie zaplanować czegoś, co chcesz zrealizować. Także ja nawet nie wiem, czy jutro dotrzemy do tej drugiej mieściny, czy też nie, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Jestem w szoku i jestem pełen podziwu tej atrakcji i tego świętowania Dnia Walencji. Tyle. No i słuchajcie, a teraz pijemy nic innego i testujemy jak orczatę. To jest jakiś napój, jakieś mleko z jakichś ichnych orzechów. To jest coś, czego u nas nie ma. Orczata. Słodkie. No i faktycznie takie orzechowe, ale bardziej roślinne. Ciężko mi porównać do czegokolwiek, ale smaczne. I tu się podzielę. Wiadomo, że podzielę się z Iwoną żoną. Dodam jeszcze, że orczata jest zimna i naprawdę, naprawdę słodka i naprawdę pyszna, powiem wam. I to nie roślina, tylko to taki surowy orzech. O tak bym to porównał. I tu mi pomogła, wiadomo, to no, pyszne. Naprawdę. Warto było spróbować. 2,80 euro. Powiem wam jedno, różne rzeczy widziałem, ale tu po prostu jest najzwyczajniej w świecie zajebiście. To tylko tak można określić to miejsce, w którym się znajdujemy. To jest taki szplat. No, nie będę teraz wyciągał telefonu, nie będę sprawdzał. Liczy się to, co widzą moje oczy. Ta fontanna kolorowa, te budynki oświetlone. Ja pierniczę. Tylko ja się zastanawiam, bo chodzi tu za nami myszka Miki. Zastanawiam się, gdzie jest nasz niedźwiedź z Zakopanego, który mógłby co nieco tam dla myszki Miki opchnąć jakiegoś towaru wysokoprocentowego. Idziemy dalej, po prostu rozpiernicze mnie, a tam, słuchajcie, tam ktoś tańczy. Tam są tańce i to w strojach ludowych. Idziemy tam.
No i w końcu udało się, doszliśmy! Jest karuzela, jest dworzec Ichny PKP, bo zawsze się śmiejecie, że PKP. No i jest arena byków, popatrzcie jak to wygląda oświetlone w nocy. No na arenę byków nie wejdziemy, ale przynajmniej mam widok, słuchajcie, tej areny walki byków. No wieczorem, oświetloną, piękną. I powiem wam jedno, tyle wrażeń co jest dzisiaj, to ja po prostu wymiękam i tutaj moje słońce słusznie zauważyło, że kurde, normalnie mamy Hiszpanii w pigułce. To, że się fartło zobaczyć te wszystkie występy, stroje, kurde, to nie zdarza się codziennie. I no i jeszcze wieczorem, no Walencja po prostu mnie najzwyczajniej w świecie, słuchajcie, rozjebała. No ja co ja mam powiedzieć, rozpierdoliła mnie Walencja. I również tutaj ta arena walki byków. No kurde, ja pierniczę. Po prostu tu jest przepięknie. I widać, że oni mają te święto, bo to będzie długi weekend dla nich. Bo dzisiaj praktycznie po pracy już się zaczyna, jutro wolne, no i zaraz potem jakiś następny dzień, następne jakieś święto, także niesamowite, to jest niesamowite. Jak to? Jak to wszystko wygląda nocą, jak jest oświetlone, jaka jest różnica między... Już nie wiem co powiedzieć, powiem wam, szczena mi opada po prostu. Najzwyczajniej w świecie, popatrzcie sami. I to chyba będzie na tyle z dzisiejszego nagrywania, bo ja już chyba nie przebiję tego niczym, po prostu niczym.